Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń Tadeusz Fłużański. Drodzy Państwo, media zarówno polskie, jak i niemieckie, czy niemieckie i polskie może w tej kolejności obiegła informacja o kolejnym incydencie, jeśli możemy tak to nazwać, związanym z granicą polsko-niemiecką. Jak to służby niemieckie poczynają sobie z nielegalnymi migrantami, przywożąc ich po prostu do naszego kraju i czując się właściwie całkowicie bezkarnie. Zobaczmy ten artykuł Süddeutsche Zeitung na ten temat. To jest skrót tego artykułu. Pisząc o echach zdarzenia, dziennik Süddeutsche Zeitung opisuje w środę inny incydent na granicy polsko-niemieckiej. Doszło do niego w sobotę 15 czerwca w południe na moście granicznym między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami. Podjeżdża ciemno-szara furgonetka z czarnymi szybami. Policjanci ponaglają pasażerów do pośpiechu i domagają się, aby z bagażami szybko przeszli przez most do Polski. I tak kilkunastu mężczyzn, kobiet i dzieci z walizkami i zwierzakiem idzie w ulewny deszcz, opisuje Süddeutsche Zeitung. Czy tutaj właśnie doszło do odesłania ludzi, pyta niemiecki dziennik i zaznacza, że do czasu zamknięcia środowego wydania było niejasne, dlaczego ta grupa została odesłana w kierunku Polski. Na pytania dziennikarzy nie odpowiedział. Działa też policja federalna. No właśnie, to są pytania właściwie do rządu polskiego, do Donalda Tuska, a koalicjanci zabierają głos w tej sprawie, na przykład z PSL-u, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, prominentny polityk tego ugrupowania Piotr Zgorzelski ufa premierowi. W jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o pakt migracyjny? Bo pojawia się dyrektywa azylowa, zgodnie z którą jakieś nieprawdopodobne przywileje będą mogli mieć migranci w Polsce. I mówiła już pani minister Dziemianowicz-Bąk, że trzeba by było to jednak renegocjować. No ale jednak to jest obowiązujące unijne prawo. Na ten moment premier mówił, że jest dla nas korzystny ten pakt migracyjny. To w końcu gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi znaczy, o ja, jest akurat, korzystny, niekorzystny? Ja akurat tutaj, panie redaktorze, jestem człowiekiem, który wierzy premierowi Tuskowi, który powiedział, że Polska będzie beneficjentem tego paktu migracyjnego, cokolwiek by to miało oznaczać. Rozumiem, że chodziło mu o to, że przyjęliśmy tak dużo naszych przyjaciół z Ukrainy i z innych krajów, że naprawdę te wszystkie limity wyczerpaliśmy. Oczywiście widzę tą jazdę po premierze Tusku prawicowych mediów, ale tak naprawdę na razie jest tylko takie mielenie powietrza, polityczna nawalanka. Nie, to w drugą stronę, panie marszałku. Mielenie powietrza to jest to mówienie o tych korzyściach potencjalnych, bo nie wiem, gdzie one są zapisane, zobaczymy. A potencjalne ryzyka to są zapisane na papierze i są obowiązującym prawem. No to zobaczymy, panie redaktorze. Mam wrażenie, że premier mówi o tych korzyściach, bo gdzie one są? Zobaczymy, jak będzie, panie redaktorze. Pan mnie zapytał o moje zdanie, ja je wypowiedziałem. No tak, tylko ja mówię, że prawo jest takie, jakie jest i minister Dziemianowicz-Bąk już mówi o konieczności renegocjacji tych rozwiązań, więc chyba jednak korzyści dla Polski tu nie ma. Pan Piotr Zgorzelski chyba nie miał na myśli tych migrantów, których widzimy na ulicach polskich miast, skaczących na przykład po samochodach. To chyba nie byli Białorusini i Ukraińcy i to nie było to ubogacenie Polaków i ten zysk, który mamy mieć z paktu migracyjnego. Zobaczmy jeszcze, drodzy Państwo, sondaż, co Polacy sądzą na temat przyjmowania nielegalnych migrantów. Czy popierasz przyjmowanie uchodźców do Polski? Tak, z krajów sąsiednich 35%, tak, dalsze kraje 14%. Nie, 42%, nie wiem, 9. Sondaż pracowni Opinia 24 dla Gazety Wyborczej. A ja w naszej debacie politycznej w studio telewizji w Polsce witam polityków. Pani poseł Anna Gembicka, Prawo i Sprawiedliwość, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakub Pietrzak, rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej, koalicjanta koalicji 15 października, bądź 13 grudnia, w zależności od tego, jak sobie będziemy chcieli nazywać. Prawda? Dzień dobry, chociaż przede wszystkim Polska Partia Socjalistyczna. Tak jest. Pani Anna Gembicka, no właśnie, jak to jest z tą wiarą w Donalda Tuska? Czy pani podziela ten pogląd pana Zgorzelskiego i też pani wierzy premierowi rządu polskiego, że pakt migracyjny przyniesie nam same zyski, ubogaci będziemy czerpali same profity z tego tytułu? To ja akurat tej wiary nie podzielam, zresztą trochę mnie zdziwiło aż takie religijne podejście do Donalda Tuska, żeby aż tutaj tak w niego wierzyć. Wiemy dobrze, że Komisja Europejska specjalnie po to przesunęła posiedzenie Rady, czekając aż przyjdzie rząd Donalda Tuska, żeby po prostu Polska zgodziła się na pakt migracyjny. I widzimy, że tak się faktycznie stało, bo w momencie, kiedy mogli ten pakt zawetować,
się na niego zgodzili, a później udawali, że rzekomo próbują go zablokować, kiedy już wszystko było przesądzone. Więc to była zresztą bardzo cyniczna gra. Niejasna postawa Donalda Tuska, bo z jednej strony mówił, że wetuje, a z drugiej mówił, że zyskujemy. No to po co wetować coś, no właśnie, na czym mamy zyskać? Widać tutaj kompletny brak jakiejkolwiek logiki, jakiejkolwiek spójności. I my widzimy, jak w cudzysłowie zyskują państwa takie jak Francja, czy Niemcy, czy państwa skandynawskie, gdzie znacząco wzrosła chociażby liczba gwałtów we Francji, 19 tysięcy, w Niemczech 9 tysięcy, w Szwecji też około 9 tysięcy. W Polsce ta liczba jest dużo, dużo mniejsza. Widzimy, jak wzrosła liczba kradzieży, rozbojów, różnego rodzaju napadów w tym krajach. I ja pamiętam, kiedy koalicja 13 grudnia w czasie kampanii wyborczej, oni dużo opowiadali o piekle kobiet. Ale piekło kobiet to będzie wtedy, jak kobiety będą się bały wyjść na ulicę, bo będą się bały, że zostaną napadnięte. I to też dotyczy oczywiście tych kwestii finansowych, nie oszukujmy się. Wczoraj dostaliśmy informację o objęciu Polski procedurą nadmiernego deficytu, czyli z jednej strony każe nam się w dokumentach europejskich, wprost się wskazuje na przykład, że trzeba zmienić system ubezpieczenia społecznego rolników, że pomoc dla rolnictwa była nadmiarowa, mówi się o tym, że trzeba przemyśleć, jak to zostało określone, odpowiednie dopasowanie wieku emerytalnego, czyli widać, że wracamy do tych działań Platformy Obywatelskiej, które za ich poprzednich rządów były przeprowadzane, a z drugiej strony będziemy mieć dodatkowe obciążenie finansowe, bo zgodnie z przepisami unijnymi my będziemy musieli zagwarantować tym osobom takie świadczenia, jak w tych państwach, z których zostały te osoby przysłane. Zresztą słyszeliśmy, jeżeli... w odpowiedniej dyrektywie, że Polska ma płacić tyle samo, co Niemcy na nielegalnych migrantów. A kwestie ekonomiczne, pani poseł, jeszcze sobie poruszymy w dalszej części naszego programu. Pan rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej nie jest kobietą, więc chyba nie czuje się tak zagrożony nielegalnymi migrantami i na przykład wyjściem na ulicę wieczorem czy w nocy, ale no właśnie, Polska Partia Socjalistyczna jako składowa koalicji Donalda Tuska, jak podchodzi do tej sprawy? Skąd na przykład się biorą w Polsce ci nielegalni migranci? No właśnie, to nie są ani Ukraińcy, ani Białorusini. Jakoś do Polski się dostają, prawda? Czy przez granicę białoruską, czy niemiecką? I czy naprawdę to nas wzmocni, to nas wzbogaci i będziemy czerpać benefity z tego tytułu, tak jak twierdzi premier Tusk? No więc po pierwsze, socjaliści zawsze byli dość sceptyczni, jeżeli chodzi o nieograniczoną migrację, bo widzimy w tym przede wszystkim narzędzie wielkiego kapitału do robienia z ludzi taniej siły roboczej, więc nigdy nie byliśmy też zwolennikami tych przymusowych relokacji, żeby wsadzać kogoś czy do pociągu, czy do radiowozu i wywozić gdzieś siłą, przymusem do innych państw, więc to jest nam całkowicie obce. A mówicie to Donaldowi Tuskowi? No, my jasno o tym mówimy wszędzie, gdzie się da, że takie mamy podejście. Wydaje mi się, że co do tego jest akurat zrozumienie i zgoda. Natomiast ja bardzo bym chciał, żebyśmy dyskutowali też o przyczynach tych migracji, bo jeżeli pan pyta, dlaczego ci ludzie przyjeżdżają i skąd przyjeżdżają, to faktycznie z Ukrainy siłą rzeczy oczywiście przyjechało mnóstwo osób uciekając przed wojną, szukając bezpieczeństwa. Z Białorusi uciekający przed Łukaszenką. Ale tak samo z państw Afryki czy Bliskiego Wschodu uciekają ludzie z różnych powodów. Te powody to wojna, to jest zdestabilizowany całkowicie region, również przez Polskę, która brała udział w wojnie w Iraku. Pamiętamy o tym. To jest kwestia między głodu, suszy. Bo sami też nie jesteśmy państwem lekkim miodem płynącym. Oczywiście. Mamy po komunizmie jednak spore zaległości, prawda, jeśli chodzi o rozwój. No więc czy rzeczywiście ta doktryna, bo to jest chyba doktryna, prawda, że musimy się dzielić z państwami bogatymi, prawda, z bogatymi państwami Europy, tym problemem chyba nie jest zbyt dobra. No właśnie dlatego ja sygnalizuję, że dobrze by było pomagać na miejscu. To kiedyś było bardzo modne, ale co oznacza pomaganie na miejscu? No to nie tak jak Beata Kempa, że tam kursy fryzjerskie paniom na Bliskim Wschodzie się organizowało. A to jakieś tylko Michałki trzeba... teraz nie, pan tutaj wrzuca. No bo pani minister Kempa była ministrem do spraw pomocy. Przypomnijmy, mało kto o tym pamięta, bo faktycznie niewiele zrozumiał.
zrobiła. Państwa Afryki i Bliskiego Wschodu potrzebują stabilności, pokoju i wielkich inwestycji, być może jakiegoś nowego planu Marszala, który pozwoliłby tam wzmocnić je gospodarczo i zapewnić tym ludziom życie na takim poziomie, żeby nie musieli uciekać się albo do przepływania pontonami przez Morze Śródziemne, albo do przedzierania się przez z pomocą Białorusinów reżimu Łukaszenki przez granicę polsko-białoruską, gdzieś przez rzeki, lasy, bagna, nie wiadomo co. I ten problem będzie narastał, jeżeli go nie rozwiążemy. Ja rozumiem wrażliwość lewicy, która pochyla się nad cierpieniem człowieka, prawda, w różnych częściach świata, no ale dlaczego my mamy brać na siebie ten problem, tak? Widzieliśmy sondaż, co uważają Polacy na ten temat. Polacy nie chcą nielegalnych migrantów, no i Donald Tusk sam mówił, że mamy tych właśnie z ludzi, prawda, z Ukrainy i Białorusi i to powinno problem zamykać, a my jednak się zgodziliśmy na przyjmowanie z nielegalnych migrantów z Afryki. No właśnie, i to jest kolejny problem, bardzo, bardzo istotny. Rząd Mateusza Morawieckiego chwalił się tym, że nie będzie negocjował paktu migracyjnego i to są właśnie efekty braku negocjacji paktu migracyjnego. Ale pani poseł, ja tylko jak dam pani dokończyć myśli, ja wiem, że to może być niewygodne, ale ja tylko dokończę tę myśl. Ja się chętnie odniosę. To są konsekwencje braku negocjacji. Gdyby w tych negocjacjach byli włączeni uchodźcy z Ukrainy, to my dzisiaj dostawalibyśmy pieniądze od państw zachodnich, żeby ich utrzymywać, żeby im pomagać, żeby odciążyć polski budżet i polskich obywateli. Odpowiada i rząd Morawieckiego miał to zupełnie go to nie interesowało. Nie, ale właśnie bardzo nas to mocno interesowało i od początku mówiliśmy, że nie zgodzimy się na żaden pakt migracyjny, że to nie jest sposób, że trzeba pomagać właśnie na miejscu. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe też, że Unia Europejska prowadzi też taką politykę gospodarczą, że tak naprawdę na przykład eksport towarów z tych państw afrykańskich sprowadza się do tych produktów podstawowych, bo im bardziej zaawansowane i mogłyby być wyższe ceny, to one są objęte wyższymi cłami. To jest jakby tak, że tak powiem, obok, ale ma to też wpływ na tą sytuację gospodarczą na miejscu. I wie pan, gdybyśmy my robili coś nieskutecznie, to by Komisja Europejska nie przesunęła terminu, kiedy był dyskutowany pakt migracyjny, na moment, kiedy przyjdzie Donald Tusk i kiedy Donald Tusk obejmie władzę i wyrazi zgodę. Ale co państwo zrobiliście skutecznie? Zrobiliśmy to, że blokowaliśmy uchodźców. Ale no, my teraz nie rozmawiamy o uchodźcach z Ukrainy, tylko o nielegalnych migrantach. Że powinni być włączeni do kwot migrantów. My sygnalizowaliśmy to i mówiliśmy jasno, domagaliśmy się też od Komisji Europejskiej, dostaliśmy no jakieś grosze dosłownie. Nawet konkretnych pieniędzy z tego, dokładnie, co pamiętamy. To było bodajże, nie wiem, 200 euro na osobę. Domagaliśmy się tego, żeby Unia Europejska po pierwsze pomogła nam, po drugie, niestety, bardzo, bardzo mocno podnoszą to chociażby Niemcy, że część Ukraińców też wyjechała na przykład do nich, więc oni, przeliczając tę liczbę uchodźców z Ukrainy w stosunku do liczby mieszkańców, twierdzą, że rzekomo Polska nie przyjęła aż tylu uchodźców, że oni już pojechali do innych państw. Natomiast wracając do nielegalnych imigrantów, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Co innego są uchodźcy, którzy uciekają przed wojną, tak jak Ukraińcy, przed którymi Polacy otworzyli swoje serca, otworzyli swoje domy. Rząd także udzielił ogromnego wsparcia dla Ukraińców uciekających przed wojną, a czym innym są nielegalni imigranci. I warto wrócić, myślę, do kwestii referendum, bo gdyby nie Donald Tusk, państwa koalicjant, nawoływał do tego, że trzeba referendum unieważnić, wręcz nawet nie on powiedział, że on unieważnia to referendum, to teraz nie byłoby w ogóle tej dyskusji. Bo wyniki referendum byłyby wiążące i Donald Tusk nie mógłby pojechać do Brukseli i zaakceptować paktu migracyjnego. Panie rzeczniku, ja dopytam o ten materiał wyjściowy dotyczący przepływu nielegalnych migrantów przez granicę niemiecko-polską, a właściwie pomocy Niemcom dla tego procederu. Donald Tusk mówi, że sprawę załatwił, że Niemcy wyrażają ubolewanie, że przepraszają, no ale widać, że to na jednym incydencie się nie skończyło, że to się, no właściwie oglądamy pewną praktykę, która nam się, nową świecką tradycję, która nam się rodzi na naszych oczach. Co pan na to? Komu tu ufać? Czy rzeczywiście możemy ufać Donaldowi Tuskowi, który mówił, że problemu nie ma, ale dlaczego w takim razie Niemcy wciąż tam przysyłają przez granicę tych niechcianych przez Polaków
migrantów. Ja nie do końca zarejestrowałem, czy to wydarzenie, o którym teraz pan niemiecka wspominał, prasa o tym pisała, czy to było po tej rozmowie, czy było przed tą rozmową. Natomiast my jako lewica, jako socjaliści, jesteśmy przeciwni pushbackom, niezależnie od tego, czy robią je Niemcy, czy robią je Polacy. I to są, tutaj jesteśmy konsekwentni. No bo tak to się właśnie kończy. To znaczy, to jest po prostu zła polityka. Też odbierająca człowieczeństwo tym ludziom, których się przerzuca raz na tę stronę granicy, raz na tę stronę granicy. Absolutnie nie może być na to zgody. No ale też, żebyśmy mieli jasność. A jest zgoda, panie rzeczniku, na to, przepraszam, żeby służby innego państwa wjeżdżały sobie do Polski i robiły sobie tutaj, co im się żywnie podoba? No o tym właśnie mówię, że tak mówimy o kwestii humanitarnej, ja mówię o przywożeniu nam migrantów i zostawianiu na jakimś parkingu na przykład. Tak, no właśnie o tym mówię, że nie powinno być absolutnie na to zgody, ale jak rozumiem, to nie są, to są ludzie, których strona niemiecka cofa do Polski, no bo przez polsko-białoruską granicę się przedostali kilkanaście tysięcy ludzi, w kilka miesięcy się przedostaje przez te granice, ten płot wcale nie jest nie do sforsowania, jak widać. No dobrze, i oni wyjeżdżają do Niemiec, no i strona niemiecka stosuje pushbacki do Polski. No właśnie, znaczy na poziomie deklaratywnym ja się zgodzę z panem rzecznikiem, ale na poziomie opisu sytuacji, ale co zrobić, żeby tego nie było, prawda? Żeby Niemcy nam nie przywozili nielegalnych migrantów, żeby tych pushbacków nie stosowali. No tak, no ale to my też bądźmy konsekwentni, w takim razie też nie stosujmy, to znaczy albo uznajemy, że ludzie, którzy uciekają, bo nie zgodzę się na to, że ktoś ma taką fantazję, żeby całą rodzinę pontonem przez Morze Śródziemne się przedzierać, albo przez polsko-białoruską granicę pod lufami karabinów białoruskich, że to jest kwestia rodzinę, takiej fantazji, no to została rodzina z Afganistanu została przewieziona do Polski. Tak, i kotek, pani, który ale nie, to nie była rodzina, pani, ale to nie była rodzina. Pani poseł odpowiada, nie, pani neguje fakty. Ja od razu mi się przypomina historia o kotku, który przyszedł na granicę polsko-białoruską, taki długi odcinek, chyba Gazeta Wyborcza pokazywała takie mapki. Przypomina mi się historia rzekoma o panu Ibrahimie, który rzekomo 6 dni płynął rzeką, żeby się przedostać. No widzimy, że na granicy polsko-białoruskiej są w tej chwili przede wszystkim młodzi mężczyźni, bardzo agresywni, szkoleni przez białoruskie służby po to, żeby atakować i mordować. Ale nie przyszło pani do głowy, że są różni ludzie, że są rodziny, którzy uciekają i są ludzie prowokatorzy. Proszę wybaczyć, ale dla mnie sprawa jest prosta. Jeżeli ktoś próbuje się nielegalnie dostać do kraju, jeżeli ktoś forsuje granice, atakuje strażników granicznych, jest po prostu przestępcą. A jeżeli nie atakuje i się przedostał, jest to rodzina, to strzelać do niej by pani chciała, czy co by chciała pani robić? Panie rzeczniku, przede wszystkim my musimy zabezpieczyć polską granicę i państwa narracja o tym, że ojejku, trzeba wpuszczać tych biernych, tak, agresywnych. Państwo ja mówiliście, tak mówię. Jechali. Mówię coś odwrotnego. Ale, a co lewica cały czas głosy, mówiła? Był klimat jednak właśnie. Jeździli posłowie, ale to jest bardzo wygodny CPS-u. Wytrych, ostatnie że ja mówię zdanie, w swoim imieniu. Natomiast państwo tworzyliście atmosferę, jeździli posłowie Kto? Platformy Obywatelskiej, no, poseł Szczerba, poseł Joński, poseł Starczewski, którzy wprost atakowali słownie strażników granicznych, którzy wspierali nielegalnych imigrantów. Polska 2050 przeprowadzała zbiórki pieniędzy na pakiety dla nielegalnych imigrantów, dla ludzi, którzy atakują polską granicę od strony Białorusi, więc niestety, ale państwo się musicie zmierzyć też z konsekwencjami swojej narracji, która atakowała strażników granicznych. Wrócimy za chwileczkę. Telewizja w Polsce w centrum wydarzeń. Proszę zostać z nami. Telewizja w Polsce w centrum wydarzeń, Tadeusz Płużeński. Witam państwa ponownie. Za chwilę druga część debaty politycznej, która będzie dotyczyła przede wszystkim spraw ekonomicznych naszej gospodarki, stanu naszego państwa. Donald Tusk zapowiadał, że będzie świetnie, fajnie, że będziemy się wszyscy uśmiechać, a te wskaźniki ekonomiczne lecą na łeb, na szyję. Zobaczmy kwestie budżetowe. Czeka nas zaciskanie pasa. Materiał z Rzeczpospolitej. Co z
800+ oraz 13 i 14 emeryturą. Może zostaną właśnie te socjalne zyski z rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale wyższej kwoty wolnej nie będzie. Oto możliwe skutki unijnej procedury nadmiernego deficytu, której nałożenie na Polskę uznała w środę za uzasadnione Komisja Europejska. To jest kwestia budżetu i pewnych realnych sytuacji, realnego stanu naszego państwa. A wróćmy do tego, co Donald Tusk mówił, co się stanie, kiedy obejmie rządy w naszym kraju. Wiecie, na czym polega ten możliwy cud, jeśli chodzi o konsekwencje zmiany rządu? Jeśli w Polsce znowu nastanie rząd odpowiedzialny, który wie, na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. I wracamy do naszej debaty politycznej. Anna Gembicka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, witam ponownie. Witam jeszcze raz. I Jakub Pietrzak, rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry. Jakby nie patrzeć, jakby nie powiedzieć, koalicjanta Donalda Tuska, tego właśnie rządu. No właśnie, miał być, i to pytanie do pana posła, troszeczkę tutaj odejdę od kwestii płci, ale to pytanie odniesienie do tej wypowiedzi Donalda Tuska. No bo miał być cud gospodarczy, a widać, że te wskaźniki ekonomiczne lecą na łeb, na szyję, a lewica wrażliwa społecznie powinna na to reagować. Póki co nie niesiałbym aż takiej histerii, że wskaźniki gospodarcze lecą na łeb na szyję. Prawdę mówiąc, w ogóle nie widzę, żeby wskaźniki gospodarcze leciały na łeb na szyję. Ale Komisja Europejska jasno do tego się odniosła. Tak, zupełnie tej decyzji nie popieram. Uważam, że jest wręcz dość absurdalna. To znaczy państwa, szczególnie takie państwa, które cały czas się rozwijają, te państwa naszego regionu, Polska i tutaj nasze państwa okoliczne, czasami muszą się zadłużać, żeby realizować wielkie inwestycje, żeby te szanse i różnice między Europą Zachodnią a naszym regionem wyrównywać, żeby Polska nie była montownią, nie była kolonią wielkiego kapitału, nie była jakimś rezerwuarem taniej siły roboczej. Ale inwestycji nie będzie, panie rzeczniku, jak słyszymy. No, na pewno nie będzie tej największej inwestycji, na którą czekaliśmy, na którą czekali Polacy, czyli CPK. Kwestia atomu jest pod dużym znakiem zapytania. Słyszymy o likwidacji różnych przedsięwzięć, szczególnie na ścianie zachodniej, prawda? Chociażby ten port przeładunkowy, prawda, w Świnoujściu, czy ten żywnościowy, prawda? No więc tutaj inwestycje chyba są bardziej zwijane niż rozwijane. Nie, co do CPK, no to na pewno lewica też stoi na straży tego, żeby ten projekt zrealizować. My popieramy ten projekt. Chcielibyśmy, żeby to się wiązało też oczywiście z odbudową połączeń lokalnych autobusowych, żeby to się wiązało też z inwestowaniem nie tylko w jedno ogromne lotnisko i koleje szybkich prędkości, ale żeby to się wiązało z inwestowaniem właśnie na poziomie gmin, powiatów, też w te regiony Polski, które nie tylko ścianę zachodnią, ale też ścianę wschodnią, która jest cały czas niedoinwestowana. Tylko czy to nie są pobożne życzenia? Przepraszam, że tak zareaguję. Chcielibyście, no ale polityka rządu, w którym dominującą rolę odgrywa Donald Tusk, jest jednak zupełnie inna. To jest oczywiste, że Platforma Obywatelska jest największą partią w tym obozie, ale bez lewicy nie ma większości w Sejmie, no więc my będziemy twardo upominać się o to, na czym nam zależy. Właśnie o politykę społeczną, którą też realizuje dzisiaj Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jako minister polityki pracy polityki społecznej. No więc my o to będziemy walczyć, będziemy się o to upominać i na pewno, to znaczy ja bym chciał, żeby ta dyskusja o tej decyzji Komisji Europejskiej, czy po prostu Unii Europejskiej o tym nałożeniu tej procedury wywołało dyskusję o tym, gdzie powinniśmy sięgać po pieniądze. Znaczy my jako socjaliści, jako PPS też uważamy, że sięgać po pieniądze trzeba tam, gdzie te pieniądze są, czyli do kieszeni najbogatszych, którzy przez ostatnie lata na kryzysie się bogacili i przeżywali złote lata 20. I co do tego nie było determinacji po stronie Prawa i Sprawiedliwości, żeby tam sięgać do kieszeni. Anna Gembicka chyba. No i mam nadzieję, że teraz lewicy uda się no, przeforsować jakieś pomysły, które mogłyby ten wielki kapitał opodatkować.
To tak, kilka kwestii. Przede wszystkim odnośnie tego opodatkowania. Tutaj zawsze trzeba znaleźć pewien złoty środek. Jeśli chodzi o te podatki dotyczące najbogatszych, to był chociażby podatek solidarnościowy. Natomiast to nie jest też sposób, żeby wszystkich opodatkować na potęgę, tak? Tylko chodzi o to, żeby właśnie te dochody do budżetu państwa zbilansować też poprzez skuteczność systemu, skuteczność ściągania podatków, tak jak zrobiliśmy chociażby z kwestiami VAT-owskimi. Zmniejszyliśmy znacząco lukę VAT-owską, wprowadzając różnego rodzaju systemy monitorowania. Wprowadziliśmy takie rozwiązania, które pozwoliły na to, żeby z tymi mafiami VAT-owskimi skutecznie walczyć, a teraz, zaraz po powrocie do władzy Donalda Tuska, do Ministerstwa Finansów wrócili dyrektorzy, za których czasów po prostu te mafie VAT-owskie sobie hulały po Polsce. Więc no trudno oczekiwać, że robiąc to samo, sprowadzając tych samych ludzi, którzy tolerowali mafie VAT-owskie, że sytuacja nie wróci do stanu, jaki był za czasów Platformy Obywatelskiej. Natomiast co do całej tej procedury, ja się poniekąd się zgodzę, że tutaj te kwestie powinny być wzięte pod uwagę, kwestie chociażby ogromnych zakupów zbrojeniowych. My jesteśmy tym państwem przyfrontowym. Udzieliliśmy po pierwsze ogromnej pomocy Ukrainie, także obywatelom Ukrainy. Po drugie, musimy się zbroić, bo jesteśmy krajem najbardziej zagrożonym ze strony Rosji. Więc to jest ta inwestycja, o której mówił pan rzecznik też, tylko inwestycja w bezpieczeństwo. Tak, Komisja Europejska powinna wziąć to pod uwagę i powiem szczerze, Donald Tusk, pamiętam jak mówił, że on się nie da ograć w Brukseli, że on ma takie świetne kontakty, to dlaczego nie był w stanie przeforsować tego, żeby nie były ujmowane te wydatki dotyczące obronności? Mało tego, nas atakowano za to, że część wydatków jest jako wydatki pozabudżetowe, a pan minister Domański przedstawił projekt powołania Rady Fiskalnej, która będzie pozwalała na to, żeby podejmować decyzję o wyłączaniu z budżetu państwa pewnych wydatków. Natomiast jeszcze już ostatni wątek co do samych rekomendacji Komisji Europejskiej, bo naprawdę warto się z tym dokumentem zapoznać. Tam są wprost wskazane pewne kwestie, które trzeba ograniczyć. Tam wprost wskazano 13. emeryturę. Jak rozumiem, 14. już jest zgubiona, już absolutnie nie będzie, skoro komisja się tylko odnosi do 13. Tam wskazano wprost reformę systemu emerytalnego i dostosowanie wieku emerytalnego, czyli po prostu podniesienie go. Tam wprost wskazano ograniczenie wydatków społecznych, wydatków tych prorodzinnych i oczywiście też wprost wskazano reformę systemu ubezpieczeń rolniczych. No czyli właśnie, prawdopodobnie likwidacja KRUS. A jak wskazano, no to istnieje niestety poważne zagrożenie, że rząd Donalda Tuska będzie to realizował. No skoro właśnie Bruksela wskazuje, no to trzeba wykonać. Drodzy państwo, mamy też kwestię ZUS-u szalenie istotną i to będzie też punkt odniesienia dla naszej dyskusji. Zobaczmy, co sądził na ten temat i Kosiniak-Kamysz, i pan Hołownia. Stawiamy bardzo na przedsiębiorców, jesteśmy partią polskich przedsiębiorców, rzemieślników, małych działalności gospodarczych, jednoosobowych, fryzjer, mechanik, cukiernik, piekarz. To jest nasz elektorat, to są ludzie, o których głosy prosimy, będziemy waszym reprezentantem, dajemy gwarancję dobrowolnego ZUS-u. Nikt nigdy formalnie w trzeciej drodze, zawierając koalicję, nie obiecywał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u. No właśnie, i do tych słów odniesiemy pewien cytat, poproszę, zobaczmy. Przedsiębiorcy zapłacą większe składki ZUS, oto stawki na 2025 rok. Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60% prognozowanej średniej krajowej. Przy tak prognozowanym wynagrodzeniu podstawa wyniesie 5147,40 zł. Składki ZUS na 2025 rok wyniosą więc 1754,74 zł bez składki zdrowotnej naliczonej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania. Wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infakt, wskazuje, że w 2024 roku składki wynoszą 1600,32 zł. Oznacza to, że trzeba się szykować na wzrost o 154,42 zł miesięcznie. No właśnie, drodzy państwo, czyli to jest kolejny wskaźnik i kolejny podatek właściwie, który nam wzrośnie. No a to nie tak miało być. Dlaczego tak się dzieje, panie rzeczniku?
kiedy Trzecia Droga deklaruje, że jest partią przedsiębiorców, no to my jako Polska Partia Socjalistyczna jasno zawsze deklarujemy, że jesteśmy partią ludzi pracy. Zresztą Lewica jest partią ludzi pracy, których jest zdecydowanie więcej w społeczeństwie. No i trzeba sobie powiedzieć jasno, że system podatkowy no jakiś musi istnieć i ktoś też państwo musi utrzymywać po to, żeby tym, którym dzieje się gorzej, którzy mają mniej, którzy mają większe potrzeby, państwo te potrzeby zapewniało, więc ktoś podatki musi płacić. To samo kwestia składki zdrowotnej, którą niektórzy chcieliby w ogóle zlikwidować. My chcielibyśmy, żeby jednak ci, którym żyje się dobrze, wiedzie się dobrze, w ramach solidarności społecznej dzielili się tym, co zarabiają. No i takie, czy tutaj takie właśnie nie mam jak gdyby będziemy mieć głównego zawsze problemu, że koalicja Tuska no to jest połączenie ognia z wodą, tak? Pracowników i pracodawców, przedsiębiorców i robotników, no tego się przecież nie da skleić. To wywołuje oczywiście napięcia. Te napięcia czasami wychodzą na światło dzienne, jak państwo na pewno widzicie. Chciałbym, żeby rzadziej wychodziły na światło dzienne, żeby częściej po prostu załatwiać to na rządzie, jakieś te kwestie sporne. No ale oczywiście, no to było jasne od początku, że są między nami różnice i te różnice będą akcentowane. I to nie jest też nic dziwnego. My się przyzwyczailiśmy przez ostatnie 8 lat, no, że tam na tupnięcie nogą każdy ma stawać w szeregu i na baczność. No tutaj jest żywa demokracja, która czasami właśnie wychodzi też na światło dzienne i uważam, że to, znaczy może to nie jest najlepsze dla partii, ale dla demokracji to jest dobrze, że państwo też widzicie, że są dyskusje, są napięcia i są różne wizje Polski, które się ścierają i wypracowujemy jakiś kompromis w ramach tego rządu. Ja takie tupnięcia nogą, no chyba nogą przede wszystkim, widzę po stronie Donalda Tuska, również często mówi się, że to on rządzi dyktatorsko, prawda, nie tylko Platformą, ale teraz również tym rządem koalicyjnym. Zanim oddam głos pani poseł Gębickiej, zobaczmy jeszcze straty spółek Skarbu Państwa za rządów koalicji 13 grudnia. O, proszę bardzo. Państwowe spółki zarobiły 10,9 miliardów złotych netto. W pierwszym kwartale to o 7,9 miliardów złotych mniej rok do roku. Firmy energetyczne PGE, Tauron i Energa wykazały znacząco słabsze wyniki. Największy spadek zysków dotyczy jednak PKN Orlen. Gigant zanotował zysk o 69% niższy niż rok wcześniej na tle największych firm notowanych na giełdzie. Pozbawionych kontroli Skarbu Państwa holding Tuska prezentuje się blado, pani poseł Gębicka. No właśnie, czyli jednak szereg składowych, które świadczą o tym, że ta nasza gospodarka raczej leci w dół. Niestety tak, wszystko na to wskazujemy, widzimy te dane, słyszeliśmy wcześniej Donalda Tuska, który mówił, że jak się zmieni władza, to te pieniądze się praktycznie automatycznie znajdą. No to tylko pokazuje, że Donald Tusk absolutnie żadnego pojęcia o gospodarce nie ma, że ten mit taki wykreowany, jakoby się Platforma Obywatelska znała na gospodarce, to jest po prostu zwyczajny mit i kłamstwo. Pytanie, na czym się zna Donald Tusk właściwie, bo ja teraz nie potrafię znaleźć w głowie mądrej odpowiedzi. No Donald Tusk teraz się zajmuje przede wszystkim załatwianiem stanowisk, to nawet nie dla Polski, tylko dla Europejskiej Partii Ludowej na forum europejskim, więc zobaczymy, czy na tym się chociaż zna. Natomiast tak jeszcze pół żartem, pół serio powiem, pan rzecznik mówił, że u nas to było natuknięcie nogą. No i ja bym chciała, żeby to tak było, że wszyscy u nas są, tacy są zdyscyplinowani, ale tak jak wszędzie, także i u nas są różne dyskusje. Natomiast my mieliśmy zawsze i mamy jedną ideę, która nas łączy, ideę patriotyzmu, ideę propaństwową. Natomiast koalicję 13 grudnia spaja tylko antypis. Tutaj nie ma jednego zestawu wartości, tutaj nie ma nawet spójnego programu, bo widzieliśmy w czasie kampanii wyborczej, że te propozycje, które się pojawiały, były zupełnie odwrotne. Z jednej strony na przykład Ryszard Petru, który walczy o to, żeby przywrócić handlowe niedziele, z drugiej strony Lewica, która mówi, że się na to nie zgodzi, znowu Trzecia Droga, która walczy o zmianę składki zdrowotnej, z drugiej strony znowu Lewica, która też się na to nie zgadza. Kłamstwo praktycznie na każdym kroku i przedsiębiorców czekają naprawdę teraz trudne czasy, bo obiecano im dobrowolny ZUS. Dobrowolny ZUS
to nie jest jeden miesiąc wakacji od ZUS-u, bo dobrowolny to znaczy dobrowolny, czyli po prostu, że wybieram. No ale to jest tak jak z tą tym dobrowolnym przyjmowaniem nielegalnych imigrantów. Też Donald Tusk powiedział, że nie, no to jest przecież dobrowolne, no przecież jeśli nie przyjmiemy, no to zapłacimy karę. No i to jest według niego dobrowolne. Natomiast to, co uderzy w przedsiębiorców, to przede wszystkim wzrost kosztów energii, gazu, wody i ścieków. Także to będzie prawdziwe uderzenie w przedsiębiorców, bo widzimy już, że z tarczy energetycznych zrezygnowano. Mało tego, oczywiście Komisja Europejska w swoich zaleceniach też podniosła, że trzeba zrezygnować z tarczy energetycznych. No właśnie, panie rzeczniku, rozumiem, że PPS ma jednak poważny problem, tak? No bo ja mam takie wrażenie, że wam, socjalistom, bardziej powinien się podobać rząd Zjednoczonej Prawicy, czy rządy, prawda, które jednak bardzo mocno były prosocjalne, prawda, prospołeczne. No a teraz mamy u władzy, prawda, na czele rządu skrajnego liberała. No i co z tym zrobić? Więc ja przede wszystkim na początku chciałbym, żeby pani mi nie odbierała patriotyzmu, ani mi, ani moim kolegom. Uważam, że to nie przystoi. Ja nigdy bym do pani ale powiedział, ja panu że pani, jako że panu pani nie odbieram, patriotką. Natomiast nie mieliście na sztandarach jako koalicja. To znaczy, bo to łatwo powiedzieć, tak sobie rzucić po prostu na antenie, ale to niesie ze sobą jakieś konsekwencje, więc bardzo bym prosił, żeby pani nie odbierała ani przedstawicielom Polskiej Partii Socjalistycznej patriotyzmu, bo byłoby to komiczne, ani przedstawicielom żadnych innych partii, bo uważam, że wszystkim nam zależy na dobru Polski. Dlaczego? No nikt nie ma monopolu na patriotyzm. No natomiast państwo nie mieliście na sztandarach propaństwowych rozwiązań w czasie kampanii. Znowu pani opowiada te, przepraszam, ale bzdur. Więc ja się nie zgadzam na to, żeby odbierać patriotyzm komukolwiek, bo ja tego nie robię. Po drugie, już odpowiadając na pana pytanie. Prawo i Sprawiedliwość niestety miało szumne zapowiedzi. Mateusz Morawiecki napisał przedmowę do takiej bardzo ważnej książki przed Przedsiębiorcze państwo. Napisał tą przedmowę o tym, jak to państwo powinno być aktywne w polityce gospodarczej, powinno wspierać zieloną politykę, samochody elektryczne i tak dalej, i tak dalej. I na napisaniu tej przedmowy mniej więcej się skończyło, ponieważ rząd i Morawieckiego, i Beaty Szydło nie zrealizował żadnych ambitnych projektów rozwojowych, żadnych trwałych projektów infrastrukturalnych, które przyczyniałyby się... Ale jak damy pani dokończyć, to powiem, to znaczy niczego takiego, co byłoby kołem zamachowym polskiej gospodarki. Żadnej trwałej takiej właśnie polskiej inwestycji w polski przemysł, polską firmę, która mogłaby podbić rynki europejskie czy światowe. Żadnej zmiany w polityce. Właśnie? To znaczy, to odpowiadam na tą taką prospołeczność i lewicowość Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu ta prospołeczność była fasadowa i bardzo często wiązała się z transferowaniem pieniędzy do wielkiego kapitału, całkowita kapitulacja przed deweloperami, przed wielkim biznesem, całkowita kapitulacja też przed wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, który przyjechał tupnął nogą i też Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z pomysłów opodatkowania czy Ubera, czy gigantów cyfrowych. No więc niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości był tchórzliwy w tych kwestiach. Odnajdujemy partnera. Ja się, się bardzo chętnie odniosę, bo zarzut, tak, że nie było za naszych czasów dużych inwestycji czy inwestycji rozwojowych jest zupełnie nietrafiony. Przypomnę, dywersyfikacja chociażby źródeł energii, Baltic Pipe odkładany przez poprzednie rządy Platformy PSL-u, ale my go zrealizowaliśmy, a w raporcie NIK-u nawet zostały zawarte informacje, że Platforma blokowała i opóźniała ten projekt. Przekop Mierzei Wiślanej, kwestia chociażby fuzji Orlenu, która także wzmocniła mocno Orlen i pozwoliła także na duże inwestycje w różnych regionach, chociażby w Grudziądzu, w moim okręgu wyborczym, gdzie powstaje także elektrownia gazowo-parowa. Ostatnie słowo, pani i poseł. Czy port LNG, czyli znowu dywersyfikacja energii, bo to były kwestie podstawowe. Jeżeli my chcemy rozwijać przemysł, jeżeli chcemy rozwijać gospodarkę, musieliśmy być uniezależnieni energetycznie i my to zrobiliśmy. Obiecywaliście mieszkania? Nie ma. Obiecywaliście samochody elektryczne? Nie ma. No po prostu nie udało się stworzyć żadnej polskiej marki. Nie tylko samochody. Powołaliście znowu ministra od mieszkalnictwa. Stoi to ulubiony argument oponentów Zjednoczonej Prawicy, ale tu musimy stawiać się kropkę na Gębicka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jakub Pietrzak, rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej, Tadeusz Płużański, Telewizja w Polsce. Zostańcie państwo z nami.